Śląskie Tu Rozmawiamy to kolejny etap ogłoszonej przez Zarząd Województwa Śląskiego w grudniu 2015 roku inicjatywy strategicznej Kierunek Śląskie 3.0 i pierwsza zakrojona na tak dużą skalę akcja partycypacji społecznej. Celem przedsięwzięcia jest informowanie i edukowanie mieszkańców w kontekście szeroko pojętej samorządności, ale równocześnie uzyskanie od nich informacji zwrotnej o tym, jak postrzegają region i jak chcieliby się włączyć w jego dalszy rozwój. W ramach akcji od sierpnia do początku października specjalny bus wyposażony w mobilne studio filmowe będzie parkował w miejscu najciekawszych lokalnych imprez, a animatorzy będą zapraszać ich uczestników do dzielenia się opiniami, sugestiami i pomysłami związanymi z przyszłością regionu. W efekcie tych spotkań powstaną krótkie wywiady filmowe z mieszkańcami, które zostaną umieszczone na urzędowym kanale YouTube. Wyjeżdżamy do mieszkańców tego regionu, ale nie tylko, bo i gości, po to, by dowiedzieć się od nich, jak wyobrażają sobie Śląskie, jakie jest Śląskie ich marzeń, jak widzą je w przyszłości. Odwiedzimy w ciągu 2 miesięcy najważniejsze wydarzenia kulturalne, myślę, śmiało można tak powiedzieć, w naszym województwie. Zaczynamy od Off Festiwalu, ale będziemy również na dożynkach, będziemy na festiwalu Tauron Nowa Muzyka i wielu innych. Chcemy zapytać mieszkańców, jak wyobrażają sobie swój region, co jest dla nich najpiękniejsze, o czym marzą, w jakim regionie chcieliby żyć, a dlaczego, jeśli wyjechali, to dlaczego, tak? Z jakiego powodu zmienili swoją destynację, swojego życia i swojej przyszłości. Rozmawiamy, bo te filmy i te rozmowy, bardzo profesjonalnie do tego podchodzimy. Mamy profesjonalne studio nagrań, pokazujące, że naprawdę bohaterowie tej akcji, czyli nasi mieszkańcy, są dla nas bardzo poważnymi głosami, w których chcemy się słuchać. Jesteśmy administracją, która słyszy, która chce słuchać i która chce rozmawiać. Ja jestem zwolennikiem urzędów otwartych, urzędów, które wychodzą do ludzi, a nie urzędów zamkniętych, które czekają na ludzi. Uzyskane opinie zostaną też wykorzystane i poddane dyskusji w trakcie kolejnego etapu procesu partycypacji, spotkań z ekspertami, m.in. z zakresu nauki, biznesu, organizacji pozarządowych czy samorządów. Wyruszamy w nasz cały region, robimy spotkania w subregionach, tam zapraszamy lokalnych liderów, lokalne organizacje, ale też ludzi, którzy naprawdę coś chcą zrobić, mają w sobie taki trochę duch i taką misyjność zmiany regionu, i tam będziemy z nimi rozmawiać, puszczając im wypowiedzi naszych mieszkańców, tak żeby usłyszeli też, co w tych subregionach ludzie myślą o tej części naszego regionu. Liczę, że przebijemy się z tym do świadomości mieszkańców, że mieszkańcy masowo zechcą uczestniczyć w tworzeniu programu dla województwa śląskiego. Do tej pory programy były tworzone w zaciszach gabinetów, przy zielonym stoliku, jak niektórzy mówią, a my ucząc się tego, bo widzimy, że ta partycypacja coraz bardziej się rozwija, budżety obywatelskie są sukcesem, mimo że idą z oporami, ludzie chcą się zaangażować i chcemy właśnie aktywnych ludzi, którzy mają pomysły, którzy chcieliby te pomysły przekazać właśnie politykom, urzędnikom do realizacji. No chcemy ich właśnie dać im taką platformę, gdzie będą się mogli wypowiedzieć na ten temat i jakby zgłosić to, co im w duszy gra. W Katowicach bus będzie można odwiedzić już podczas najbliższego Off Festiwalu.